Cześć, witam Was w okresie już jesienno, można powiedzieć powoli, być może zimowym, jeżeli zima w tym roku będzie znowu, tak jak w zeszłym była. Co w związku z tym dzieje się z bronią takiego charakterystycznego? Jeżeli ktoś strzela na strzelnicach otwartych w terenie, zwłaszcza myśliwi, to zauważył na pewno coś takiego, że przynosząc broń z zewnątrz, gdzie jest zimno i wnosząc ją do pomieszczenia, gdzie jest ciepło, ona natychmiast pokrywa się mgiełką taką, znaczy mgiełką ciężko powiedzieć, nalot generalnie w postaci wody. Ale to nie jest taki nalot, który wygląda w ten sposób, że są po prostu już krople na powierzchni broni, tylko tak jakby ją ktoś delikatnie właśnie taką mgiełką całościowo pokrył z każdej strony, w każdym miejscu bardzo dokładnie. Skąd to się bierze i co to jest? To jest generalnie wina tego, że mamy coś takiego jak wilgotność względna powietrza. Bardzo fajny temat. Jeżeli ktoś czuje potrzebę, żeby wyjaśnić coś związanego z tym i strzelstwem długodystansowym, to dajcie znać. Dlatego, że mało osób to rozumie i po kursach snajperskich, które prowadzimy, wiem, że często mamy jakieś mylne pojęcie na temat tego, co to jest. Ogólnie jak to wygląda? W powietrzu mamy możliwość rozpuszczenia pewnej ilości pary wodnej. Pary wodnej, czyli gazu. Gazu w gazie, czyli pary wodnej w mieszaninie, którą nazywamy powietrzem. No i teraz tak. Rozpuszczalność, jeśli chodzi o w ogóle podstawy chemiczne, zależy od ciśnienia i temperatury i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście jest też charakterystyczną właściwością danego ośrodka, czyli w tym wypadku powietrza. I w momencie, kiedy maksymalna możliwa rozpuszczalność osiągnie 100%, nie jesteśmy w stanie więcej jakby tego, tej substancji, którą chcemy rozpuszczać, rozpuścić w danym ośrodku, tak? Czyli w szklance herbaty rozpuści się jakaś ilość cukru i więcej nie wlezie. Co się dzieje, kiedy mamy maksymalną, możliwą, osiągniętą już granicę rozpuszczalności, a zmienią się warunki? Może być tak, że możliwości rozpuszczania zwiększą się, czyli na przykład mamy 100% wilgotności w powietrzu przy temperaturze 15 stopni, podnosimy temperaturę do 20 stopni. Możliwości pochłaniania wilgoci zwiększają się, czyli wilgotność względna spada nam do iluś tam procent poniżej setki, czyli mamy możliwość tak jakby osuszania w pewnym sensie, czyli pochłaniania przez powietrze wilgotności, ale może być odwrotnie, czyli mamy 20 stopni i 100% wilgotności, schodzimy do 15, jesteśmy powyżej 100%. Co się wtedy dzieje? Jeżeli uzyskamy roztwór tak zwany przesycony, czyli właśnie powyżej 100%, to przy jakimkolwiek możliwości po prostu ta substancja rozpuszczona zacznie się wytrącać. Jak to wygląda, jeśli chodzi o parę wodną i powietrze? To wygląda w taki sposób, że jeżeli temperatura gwałtownie spadnie, to mamy mgłę. Więc jak ktoś nie wiedział, skąd się bierze mgła, to właśnie gratuluję poszerzenia wiedzy. W ten sposób powstaje mgła, czyli pewna ilość pary wodnej ma gdzieś tam możliwość rozpuszczenia się w powietrzu po nagłym spadku temperatury, jest już dużo powyżej 100%, czyli maksymalnej możliwości rozpuszczenia, więc to musi zostać wytrącone. Zostaje wytrącone z powietrza i natychmiast zbija się w kropelki, czyli mgła generalnie to nie jest para wodna, tylko to jest już woda. Tak, dla ścisłości. Bardzo podobna rzecz dzieje się na broni, czyli wnosimy zimną broń do ciepłego pomieszczenia i wokół tej broni, dlatego że jest zimna, powietrze się chłodzi. Czyli to powietrze, które bezpośrednio jej dotyka, chłodzi się i zachodzi dokładnie to samo zjawisko. Mamy, powiedzmy, tam w domu, nie wiem jak to ma, 22 stopnie, 60% wilgotności, powiedzmy, i wnosimy broń, która ma 5 stopni. I dookoła tej broni to powietrze, które jej dotyka, natychmiast się chłodzi, wytrąca się z tego powietrza woda, dlatego że zostaje przekroczona maksymalna możliwa rozpuszczalność, a tak naprawdę zmienia się limit tej rozpuszczalności w związku ze spadkiem temperatury i ta mgiełka pokrywa broń. Dlaczego to jest dla nas troszeczkę niebezpieczne? Pod tym względem, że powietrze generalnie dociera praktycznie w każdy zakamarek, czyli też pod osadę, gdzieś tam w miejscach trudno dostępnych, przy montażach celowników, pod jakieś elementy zamków, automatyki itd., itd. Woda tam osiądzie i po prostu może wywołać korozję. Co w związku z tym należałoby zrobić? Metoda pierwsza, bardzo prosta i poniekąd znana. Jeżeli wnosimy broń z zewnątrz, w jakimś futerale, pokrowcu, futerale, walizce, obojętnie co kto tam używa, nie mam na myśli żadnego konkretnego rozwiązania,
Wystarczy tą broń zostawić, żeby ona złapała tą temperaturę, którą mamy wewnątrz pomieszczenia. Wyciągamy ją, wtedy nic się nie dzieje. Natomiast, dobra, dlaczego nic się nie dzieje? Dlaczego tam w środku się nie zrobi mgiełka? Dlatego, że to powietrze, które jest w środku, ma mniejszą wilgotność, tak? Zawiera mniej pary wodnej, dlatego że ono przyszło z zewnątrz, tam gdzie limit był niższy. Dobra. Co można zrobić jeszcze? No bo teraz tak, ktoś powie oczywiście, nie brakuje nam takich tam sygnalistów w społeczeństwie, że a tak nie można zrobić, to jest nielegalne, bo przecież jak zostawisz broń przy grzejniku, a tam żona, dzieci, pies, nieuprawniony dostęp i tak dalej. No jeżeli ktoś tak ma, no to trudno. Można zrobić inną rzecz, można zrobić taką mianowicie, że używając odpowiednich środków konserwujących, czyli jakiejś tam chemii pod tytułem, nie wiem, ja na masę używam Brunoxu, nie wiem czy on jest taki super ekstra, ale mi odpowiada. W każdym razie zostawia film olejowy, czyli generalnie broń wygląda tak, jakby była normalna, nic jej nie dolegało, ale generalnie cała powierzchnia, która została gdzieś tam tym przejechana, jest pokryta takim bardzo, 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 bardzo cienką warstewką oleju. Woda nie ma w ten sposób dostępu do części metalowych, nie powstają ogniska korozji, nic się nie dzieje. Także to jest też rozwiązanie. Dobra oksyda na broni generalnie, jeżeli jest położona, czyli jeżeli broń jest zabezpieczona antykorozyjnie fabrycznie, to też nie powinno się nic dziać. Natomiast na to nie można do końca liczyć, jeżeli broń jest dużo noszona, jest poprzecierana, to lepiej byłoby na to uważać. No i zwłaszcza kwestia tego, że wewnątrz lufy raczej z tymi pokryciami jest różnie. Raz jest lepiej, raz jest gorzej. Zdarzają się lufy, które celowo są wykonane w taki sposób, że jest surowa stal bez pokryć. Wtedy też warto na to zwrócić uwagę, żeby po prostu nie zafundować tam dobrych warunków dla rozwoju rdzy. Także środki chemiczne, jeżeli nie możemy tej broni po prostu odłożyć, żeby ona sobie nabrała temperatury oddzielona od tego bardziej wilgotnego powietrza. No i tak jak mówię, dobre zabezpieczenia wykonane przez producenta. Te trzy elementy powinny generalnie wystarczyć do tego, żeby kompletnie nic się nie działo. Natomiast jeżeli ktoś o tym nie wiedział albo jakoś nie brał tego pod uwagę, to mówię od razu, że należy na to zwracać uwagę jak najbardziej, bo jeszcze raz, powietrze dociera wszędzie i cała broń w środku i na zewnątrz będzie od razu praktycznie mokra. Tak jakbyśmy ją w zasadzie wyjęli z wody. Dobra, tyle jeżeli chodzi o ten temat. Tak jak mówiłem, jeżeli ktoś potrzebuje rozwinięcia tematu wilgotności w ogóle w strzelectwie, to dajcie znać po prostu w komentarzach i coś na ten temat nagram.